Od początku grudnia papierowe zwolnienia lekarskie odchodzą do lamusa. Obowiązkowe będą zwolnienia elektroniczne, czyli ESLA. Mimo że większość lekarzy zostało już przez pracowników ZUS przeszkolonych z obsługi systemu do wystawiania e-zwolnień, to ZUS chce być wsparciem dla świata lekarskiego w dniach przejścia z systemu papierowego na elektroniczny. Dlatego w piątek, 30 listopada, lekarze będą mogli skorzystać z pomocy pracowników wszystkich sal obsługi klienta ZUS do godziny 18. Natomiast 1 grudnia w godzinach od 9 do 13 wszystkie oddziały ZUS organizują tak zwaną Białą Sobotę, podczas której medycy będą mogli skorzystać z konsultacji w zakresie wystawiania elektronicznych zwolnień. Tymczasem JAW.pl poprosił dr Ewę Głąbik o kilka słów na temat funkcjonowania programu e-zwolnienia. Ja mam w tej chwili jeszcze pewne uwagi co do sprawności tego systemu. Nie wiem, czy to tylko u mnie, czy ogólnie też zdarzają się jakieś opóźnienia w przesyłaniu druku i wtedy nie można tego druku wysłać za pierwszym razem. Ja ponawiam próby. Wydaje mi się, że jest to związane z ilością wysyłanych zwolnień, ponieważ to najczęściej się zdarza do południa i w poniedziałek. Ja mam nadzieję, że to wszystko będzie, że tak powiem, ulepszone, naprawione, ponieważ system jest bardzo dobry dla lekarza. Myślę, że dla pacjenta również, bo pacjent wychodząc z gabinetu dostaje ode mnie tylko potwierdzenie wystawionego druku, które automatycznie jest przesyłane do ZUS-u na ePUAP i do pracodawcy. Także dla mnie, jeżeli by to chodziło sprawnie, to jest to naprawdę duże ułatwienie. Na szczęście infolinia ZUS w najbliższą sobotę i niedzielę czynna będzie od godziny 8 do 21, a od 3 grudnia od 6 do 22.